Siema. Dzisiaj mamy 23 czerwca, godzina za 15, pierwsza. Co dzisiaj? Dzisiaj street fishing. Jestem nad Tamizą. I co będziemy łapać? Prawdopodobnie będziemy łapać konie, jeżeli one są tu są. Znalazłem taką jedną miejscówkę, dość popularną niestety. Ale przez to, że mam tylko dwie godziny, chcę się skupić na ogonach, na koniach. Mój znajomy Jarek przesłał mi troszeczkę rzeczy fajnych do przetestowania. Także dzisiaj raczej UL wersji XL. Tak, więc co mamy? Mamy takie kajtechy Hawk Impact. Mamy takie kajtechy Mat Wag. Mamy też kajtechy. Mamy standardowe impakty, swim impakty. Następne swim impakty. I będziemy łapać albo na offsetowe haki, albo na normalne mikrojigi. Także jaki dzień? Dzisiaj dzień dość ciepły, 23 stopnie. Dość wysokie ciśnienie. Jak widzicie, 1026. W ciągu ostatnich 6 godzin idzie w górę. Także ja aktualnie przemieściłem się z domu, więc to może być wpływ na to, więc mi się wydaje, że to ciśnienie to jest stabilne. Więc dobra, do zobaczenia. Pakuję się i może sobie zapiję. Hej. Tak, krzyk. Chodzimy do Tamizy. W bardzo popularnym miejscu. Ciekawe, czy są nasi rodacy, którzy tu dość często ryby zjadają. Ale zobaczymy. Ważna sprawa. Posłuchajmy podbierak. Ja biorę nawet na konie podbierak, żeby nie dać pretekstu naszym kolegom Anglikom, że jestem źle, nieodpowiednio przygotowany do ryb. Także spróbujmy może najpierw na Impact 3. Całe, czyli nie, 7 cm może i całe. Zobaczmy, czy coś to ugryzie. Okoń żeruje obecnie na drobnicy. Widzieliście to w zeszłym tygodniu na moim filmie. Myślę, że będzie teraz podobnie. Yeah, no,
wędkę, trochę 2 gramy, trochę 3 gramy, trochę za mało. Zmieńmy na, załóżmy taką 7,5, nie wiem, to jest 5,7 gram wszystkiego. I dajmy może większy przynętek, no dajmy białego. W zeszłym roku ten kolor robił robotę na sandaczach, na kanałach. Little Bertie, little Pike. No, siema, jestem już po rybach. Nie było jakoś wystrzałowo. Potem idzie, płynie jakiś milion łodzi. Ciężko się było między nimi wrócić. Także złapałem jednego małego okonka, jednego małego szpaczka. Okoń wpadł na 3-calowego Keitecha niebieskiego, a szczupaczek na też 3-calowego Keitecha o kolorze dyni.
Także jutro jedziemy na Pittsford, będę z przyjacielem Grześkiem. Tam troszeczkę inne łapanie, minimum 10 cm przynęty na okonia i 18 na szczupaka. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, dzięki, do zobaczenia, hej, cześć.